Święty biskup Józef Sebastian Pelczar Masoneria Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie. Rozdział piętnasty. Wybór adeptów i wychowanie tychże w lożach. W rozdziale Warunki przyjęcia do loży według regulaminu Lóż polskich z roku 1784. Balotowanie w lożach. Taksy przy przyjęciu w Polsce i we Francji. Przy wyborze adeptów masoneria poluje na duchownych i panujących i rzeczywiście złowiła niektórych monarchów czy prezydentów republik w wieku XVIII i XIX. Słowa karbonariusza Piccolotigre Tigre i Ludwika Blanka. Zwerbowanym każe masonerię odbywać rodzaj nowicjatu i wychowuje ich w lożach tak atoli, że ostateczne jej cele niewielu adeptom są znane. Kto posiada całą jej tajemnicę? To jest siłą masonerii, że dobiera takich przede wszystkim adeptów, jakich potrzebuje do swoich celów i daje im w lożach odpowiednie wychowanie. Co do warunków przyjęcia do zakonu, regulamin wydany dla Lóż Polskich w roku 1784 stanowi, że do Loży przyjmować należy tylko wybranych. Kandydat powinien spełniać te cztery warunki: Pierwszy, powinien być religijny, uważać się związanym przysięgom i wierzyć w nieśmiertelność duszy i istnienie Boga mściciela krzywd, wyrządzonych jego imieniu zbezczeszczonemu. Drugi, Powinien być ożywiony uczuciem głębokim, zamiłowaniem porządku i równości. Trzeci. Powinien być na tyle majętny, aby był w stanie płacić składki i ponosić koszty potrzebne na utrzymanie loży. Czwarty. Powinien być wolny to jest niezależny w swoim zawodzie, aby miał czasu dosyć dobywania w loży. Według praw kardynalnych przyjmowano tylko chrześcijan jakiego bądź wyznania. Oddalano zaś, chociaż nie zawsze, ludzi bezbożnych, rozpustnych, zadłużonych, zbankrutowanych, oszczerców i intrygantów, jak też profesji podłej albo bardzo pospolitej, to jest rzemieślników i wieśniaków. Kandydat miał mieć ukończone 20 lat i winien był przedłożyć loży swoje curliculum vitae. Nie każdy jednak, który się zgłaszał, bywał przyjęty. Najpierw bowiem dwóch braci śledzicieli – których on nie znał, badało jego przeszłość i usposobienie. Ci na najbliższym zebraniu Loży zdawali sprawę ze swoich dochodzeń. Następowało balotowanie. Kto otrzymał trzy czwarte gałązek białych mógł być przyjęty, aczkolwiek zwykle wymagano jednomyślności. Jeżeli tylko większa połowa gałek białych za nim padła, powtarzano balotowanie na następnej sesji. Jeżeli mniejsza połowa, Odraczano głosowanie do sześciu miesięcy. Adept przyjęty musiał w Polsce uiścić piętnaście dukatów wstępnego, a osiem złotych polskich braciom służącym. Za afiliację brata z obcej loży płacono pięć dukatów, za drugi stopień również pięć dukatów, za trzeci stopień dziesięć dukatów, za opuszczenie sesji lożowej cztery złotych polskich, za paszport masoński jeden złoty polski. Oprócz tego składały wszystkie trzy stopnie po cztery złote polskie na utrzymanie sekretarza i potrzeby Wielkiego Wschodu. Ale widocznie nie wszyscy byli punktualni w uiszczaniu tych należności, skoro nieraz starszyzna rozwodziła żale. Dziś na całym świecie przyjęcie kandydatów do lóż zależy od ścisłego balotowania, wykazania pewnych warunków, do których przede wszystkim należy przyznawanie się do antyklerykalizmu i uiszczenia taks przepisanych. Kandydata mają polecić dwaj inni masoni, a po dokładnym śledztwie i zbadaniu jego przeszłości, stawia tajny wydział wniosek na przyjęcie kandydata i następuje tajne głosowanie w loży. Co do taks, wymaga się we Francji, aby każdy złożył przy przyjęciu do pierwszego stopnia 25 franków, do drugiego 10 franków, do trzeciego 15 franków, do stopni kapitulnych 30 franków, do stopni filozoficznych 30 franków. Oprócz tego każdy mason płaci za dyplom, statut, godła i przybory, a co rok składa pewną sumę na cele ogólne i na urzędowe biesiady. Kto płacić nie chce, tego wykreślają z listy. A jakichże adeptów stara się masoneria złowić w swe sidła? Takich, którzy by rodem, godnością, władzą, nauką czy groszem podnieśli jej urok, wpływ i potęgę. Już instrukcja Wysokiej Wenty Karbonarskiej każe starać się o pozyskanie papieża, aby zrobić niemoralnym wychowanie kościoła i dojść do triumfu idei rewolucyjnej przez papieża. A ponieważ to jest niemożliwe, radzi więc zapuszczać sieci w głąb zakrystii, seminariów i klasztorów. W tego środka chwyciła się jeszcze w wieku XVIII sekta masonów i iluminatów, i rzeczywiście złowiła pewną liczbę duchownych, świeckich i zakonnych, a nawet kilku biskupów: Podoskiego, Talerą, Hrabiego Szawgotrzego, Michała Brigido. Nie tak pomyślną była ta robota w wieku XIX. Masoneria poluje również na monarchów i prezydentów republik, aby ich uczynić swymi narzędziami, jak to wyżej się rzekło. Tej samej polityki trzymała się Wysoka Węta i wyłuszczyła ją w piśmie jednego ze swoich członków, Żyda Piccolo Tigre, do Węd Piemąckich z 18 czerwca 1822 roku. Dobry jest mieszczanin i obywatel, ale książę daleko lepszy. Wysoka Wenta pragnie, aby pod tym lub owym pozorem wprowadzono do lóż masońskich jak najwięcej książąt i, o ile można, jak najwięcej bogaczów. Książęta z domów panujących, nie mający nadziei zostania królami z łaski Bożej, chcą być królami z łaski rewolucji. Nie brak takich we Włoszech i po innych krajach, którzy pragną skromnych zaszczytów fartucha i symbolicznej kielni. Inni znowu są wydziedziczeni lub wygnani. Wszystkim tym pyszałkom schlebiajcie popularnością, wciągajcie ich do masonerii, a wysoka Wenta zobaczy, jaki z nich będzie mogła zrobić użytek dla sprawy postępu. Wielką jest dla was zdobyczą książę, który nie może spodziewać się korony, a takich jest wielu. Zróbcie ich masonami, Loża zawiedzie ich do karbonaryzmu. Przyjdzie dzień, w którym wysoka wenta może raczy wpisać ich na członków. Tymczasem będą służyć zalep do łapania głupców, intrygantów, mieszczan i potrzebujących. Biedni ci książęta będą pracować dla naszej sprawy, sądząc, że pracują dla siebie. Jest to wspaniały sztandar i zawsze znajdą się głupcy, co zechcą należeć do spisku, którego przednim filarem jest książę. Masoneria już w wieku XVIII wciągnęła do lóż Fryderyka II i Fryderyka Wilhelma II, Pruskich, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Pawła I rosyjskiego, Franciszka I cesarza niemieckiego, Gustawa III Szwedzkiego. Księcia Ferdynanda Brunszpickiego, księcia Karola Gustawa Weimarskiego, księcia Karola Kurlandzkiego, księcia Albrechta Kazimierza saskiego, a w wieku XIX i XX Aleksandra I Rosyjskiego, Fryderyka Wilhelma III, Wilhelma I, Fryderyka III, monarchów pruskich, braci Napoleona I Józefa i Hieronima, Dom Pedra I brazylijskiego, Leopolda I belgijskiego, Edwarda VII angielskiego, Wiktora Emanuela III włoskiego, królów szwedzkich, prezydentów Republiki Francuskiej, Falier, Meksykańskiej, Juarez i Porfirio Díaz, Stanów Zjednoczonych, Theodor Roosevelt i Południowej Ameryki. Jaką rolę wyznacza sekta panującym w swoich lożach, wypowiada otwarcie jeden z jej członków, Louis Blanc. Masoneria zawdzięcza to zręcznemu mechanizmowi swej organizacji, że w książętach i możnych znalazła raczej opiekunów niż przeciwników. Monarchowie, jak na przykład Fryderyk II, król Pruski, raczyli wziąć do ręki kielnie i fartuchem mularskim się przepasać. Czemu nie? Wszakże przed nimi tajono troskliwie egzystencję wysokich stopni. To też wiedzieli o masonerii tyle właśnie, ile bez niebezpieczeństwa pokazać było można. Jeżeli się powierza książętom kierownictwo spraw w Lożach, pisze organ masonów niemieckich Latomia, rok 1865, strona 62, to dzieje się to tylko pozornie, a wtedy mistrzowie deputowani wydają swoje własne zarządzenia imieniem książąt. Słowem, mason-monarcha, czy prezydent republiki, jest w ręku sekty parawanem do ukrywania destrukcyjnych jej dążności narzędziem do zapewnienia jej wpływu i władzy. Wabikiem do łowienia łatwowiernych dla jej lóż. Nadto masoneria stara się zwerbować do swoich szeregów z jednej strony jak najwięcej ludzi bogatych, bo potrzebuje wiele pieniędzy, a z drugiej młodych zagorzalców, sprytnych agitatorów, ruchliwych polityków i nauczycieli, biegłych w piórze dziennikarzy i literatów, głównych artystów, w ostatnich zaś czasach nawet robotników. Należących do partii socjalistycznej. A w jaki sposób tych adeptów wychowuje w lożach? Przede wszystkim każe im odbywać w niższych stopniach rodzaj nowicjatu, by urośli na duchu. I nic w tym dziwnego, bo według rytuału masońskiego uczeń ma tylko 3 lata, czyladnik 5 lat, mistrz 7 lat i więcej. Jako uczeń chodzi on z adeptami trzech stopni do wspólnej loży gdzie się przysłuchuje konferencjom i mowom miewanym przez starszych masonów i to zazwyczaj o zaletach i zasługach zakonu, o religii humanitaryzmu i postępu, obskurantyzmie i nietolerancji kościoła katolickiego, o niebezpieczeństwach ze strony klerykalizmu i o innych ulubionych ideach masońskich. Do wychowania adepta służą także klubowe zebrania i biesiady, pisma czy książki z biblioteki lożowej, wykłady symbolów, i katechizmu masońskiego. W ten sposób duch sekty powoli w niego wsiąka, a wyrwać mu się stamtąd trudno, bo go już wiąże przysięga i zatrważa obawa zemsty. Tymczasem starsi masoni pilnie go śledzą, czy po pewnym okresie czasu będzie godnym awansowania do stopnia drugiego i trzeciego, o czym bracia tychże stopni należący do Loży w tajemnym głosowaniu decydują. Jakie są ostateczne cele masonerii? Nie może się adept trzech niższych stopni dowiedzieć, ni ze statutów, ni z rytuałów. Chociaż bowiem przy przyjęciu do trzeciego stopnia mistrza opowiadają mu legendę o budowniczym świątyni salomońskiej, zamordowanym przez trzech czeladników za to, że nie chciał zdradzić hasła, to jednak rzadko kto rozumie znaczenie tej alegorii. W stopniach wyższych te legendy są jaśniejsze. Zwłaszcza w rytuale przyjęcia do stopnia 30, czyli wybranego kawalera kadosz. Ale to szczęście małej tylko liczbie wybranych dostaje się w udziale. Jak już wspomnieliśmy, starsi masoni, choćby należeli do najwyższych stopni, muszą chodzić do miejscowej loży symbolicznej, by tam obrabiać nowicjuszów w duchu sekty. A z nich to rekrutują się nie tylko jawne władze masońskie. Konwent Wielki Wschód czy Wielka Loża z tzw. Radą Zakonu Conseil de l'Ordre i z Kolegium Obrządków Collège de Riz w Rycie Szkockim, ale także władza tajemna, która z ukrycia całym ruchem masońskim kieruje. Otóż oni to rozstrzygają, kogo z adeptów niższych stopni awansować do wyższych stopni i komu powierzyć całą tajemnicę masonerii. Cała falanga masonów niższych stopni nie wie wcale, kto stoi wyżej i kto piastuje władzę tajemną, a nawet ma przekonanie, że każdy w stopniach niższych staje się doskonałym masonem, i że stopni wyższych, odznaczających się tylko zewnętrznymi znakami, pragną jedynie ludzie próżni i ambitni. Według zasad dzisiejszej masonerii, każdy mason może wystąpić z loży i wykreślić swe nazwisko, ale nie może się pozbyć obowiązków masońskich, które przyjął na siebie z wyjątkiem tych, które się odnoszą do zewnętrznych stosunków lożowych. Czy masona wypuścić, a względnie wydalić z loży, decydują jej członkowie. We Francji musi jednakże mason opuszczający na zawsze loże uiścić najpierw to, co był winien. Czytał Michał Miodek.